Rozmów, jakie piloci prowadzili między sobą i z kontrolą zbliżania. Do oryginalnych nagrań nie zdołaliśmy dotrzeć. A zatem korytarz nad Grudziądzem, godzina 10.40 i 10 sekund. Samolot. Sygnał informujący o wyłączeniu autopilota i rozhermetyzowaniu kadłuba. Czy pożar? Co jest? Pewnie pożar. Wyłączyć. Ten pierwszy płonie. 10.41, 45 sekund. Samolot Warszawa. Dwa silniki poszły. Nie mamy sterów. 10.41, 55 sekund. Samolot niebezpieczeństwo. Warszawa radar. Lot. 10.42 minuty. Kontrola. Czy to zderzenie? Samolot. Nie wiemy, co się stało. Dwa silniki obcięło. Opuszczamy się. Kontrola. Lot 50-55. Zrozumiałe. 10.44 minuty 20 sekund. Kontrola. Co dalej zamierzacie robić? Samolot. Będziemy zlewać paliwo. Wracamy do Warszawy. Schodzimy do 4000. Kontrola. Zrozumiałem. Samolot. Mieliśmy pożar. Pożar ugaszony i kręcimy w prawo. Kapitan Pawlaczek podjął słuszną decyzję. Wyłączyć silnik drugi. Następnie wyłączyć silnik pierwszy, lewy. Zmniejszyć gaz na pozostałych silnikach, ujmując ciąg. Ponieważ nastąpiło rozhermetyzowanie, powinno się jak najszybciej zejść do pułapu co najmniej 4000 metrów. Pęknięcie wału w jednym silniku spowodowało uszkodzenie drugiego silnika. Dalej przybicie kadłuba, uszkodzenie systemu sterowania samolotem. Element dysku turbiny, który utkwił w bagażniku numer 4, tutaj, spowodował pożar i tam lecieli już od Grudziądza z pożarem. Piloci rozważają jeszcze możliwość lądowania w Rębiechowie koło Gdańska. Decydują się jednak na lot w kierunku Warszawy. Nikt nie wie, że w luku bagażowym numer 4 utkwił rozżarzony kawałek tarczy turbiny. Staram się sobie wyobrazić właśnie na podstawie strzępów rozmów, jakie się w kokpicie odbywały, jak przebiegał ten lot, jak przebiegały emocje wśród tych sześciu głosów, które się odzywały. Były zarówno głosy pełne napięcia, pełne emocji, jak i głosy szalenie spokojne. Proszę sobie wyobrazić, że załoga działa w olbrzymim stresie. Ja sobie wyobrażam, jeżeli walnął jeden silnik, rozhermetyzacja kabiny, pożar silnika, nie działa ster wysokości, to jest za dużo sytuacji awaryjnych naraz. Po jakichś 10 minutach lotu nastąpiło coś, czego komisja później nie umiała zidentyfikować ani objaśnić. Nastąpił jakiś wybuch, jakiś huk był zanotowany nawet przez mikrofony służące do rejestracji rozmów w kokpicie. Ten huk spowodował znów wzrost napięcia, gwałtowną chęć lądowania na najbliższym lotnisku, jakim był Modlin. 10.47 minut 20 sekund. Samolot, powiedz, niech nas na Modlin skierują i to szybko. Ster nam nie działa. W ster wysokości musiało coś uderzyć. To było uderzenie jak... Tak, uderzenie takie jak cholera. Późniejsze ekspertyzy wykluczyły możliwość zderzenia. 10.53 minuty 26 sekund. Samolot, halo Warszawa? Niech pan coś zrobi, bo przecież jesteśmy w sytuacji naprawdę przymusowej. Maksymalnie szybko musimy siadać. Kontrola. 50-55, wszystko będzie załatwione. Jeszcze tam z wojskiem dogadują. Samolot, szybko. 10.53, 53 sekundy. Samolot, eksplozja była na silniku. Prawdopodobnie jest dziura w kadłubie. Iskry z tyłu samolotu. Eksplozja na silniku. 10.54, 5 sekund. Kontrola. Macie zgodę na Modlin. Eksplozja, gdyby w opinii komisji do niej rzeczywiście doszło,
byłaby konsekwencją pierwotnej awarii. Kiedy po wybuchu sytuacja nie pogarsza się, piloci rezygnują z Modlina. Ostatecznie trymer, ocalały fragment układu sterowania, jeszcze działa. Pompy zrzucające paliwo zacinają się, ale pracują. Pozostały także dwa sprawne silniki, a tylko okęcie dysponowało wówczas odpowiednim zapleczem przeciwpożarowym i sanitarnym.